Witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam troszkę glinkę chińską. Glinkę białą, bądź jak kto woli, glinkę porcelanową. Glinka ta przede wszystkim świetnie odnajduje się w kosmetykach łagodzących. Glinka ta przede wszystkim świetnie odnajduje się w kosmetykach nawilżających, ale świetnie będzie również odnajdowała się w pielęgnacji skór dojrzałych, jak i skór tłustych. Dla skór tłustych może najbardziej z tego powodu, iż idealnie absorbuje ona tłuszcz z naszej skóry, więc będzie działała matująco. Glinka biała zawiera w sobie m.in. krzemian glinu, który przyspiesza gojenie naszej skóry, ale ten sam krzemian idealnie ściąga, właściwie zwęża pory naszej skóry, więc skóra jest gładsza, przyjemniejsza wizualnie. No i przede wszystkim czystsza. Glinka biała zawiera również wapń, zawiera również magnez, zawiera potas, sód oraz wiele innych soli mineralnych, dzięki czemu świetnie będzie odżywiała, regenerowała naszą skórę, dlatego świetnie odnajduje się w domowej pielęgnacji. Teraz zapraszam Was do zapoznania się ze składami trzech kosmetyków, które będziemy dzisiaj robić, a mianowicie będzie to tonik, będzie to peeling i będzie to maseczka. Zapraszam do dzieła. Do przygotowania toniku wykorzystamy buteleczkę, papieżany domowej roboty lejek. Do butelki wsypujemy 3 łyżeczki glinki białej. Tu już mamy glinkę w słoiku, bierzemy 100 ml hydrolatu. W moim wypadku jest to hydrolat z kwiatu gorzkiej pomarańczy, ale Wy możecie użyć takiego, jaki Wam najlepiej odpowiada. Zamykamy naszą butelkę. Dobrze wstrząsamy, odstawiamy na 2 godziny i nasz tonik gotowy. Teraz zajmiemy się peelingiem. Do naszego peelingu potrzebujemy 2 łyżeczki zmielonych, suszonych czarnych porzeczek. Do tego potrzebujemy 2 łyżeczki naszej białej glinki. Staramy się połączyć suche składniki. Przy okazji tak, żeby rozgnieść ewentualne grudki z glinki. Jeżeli macie skórę tłustą, rozróbcie go po prostu wodą. Jeżeli macie skórę suchą, tak jak ja, możecie go rozrobić olejkiem, w moim wypadku ze słodkich migdałów. I również 2 łyżeczki olejku. Jeżeli widzicie, że jest troszkę za gęste, to dodajecie jeszcze trochę olejku, aż do uzyskania upragnionej, ulubionej konsystencji peelingu. I nasz peeling porzeczkowy z białą glinką jest już gotowy. Jeżeli dodajecie wody, musicie pamiętać, że peeling ma bardzo krótką datę ważności, około 2 tygodni. Jeżeli dodajecie tylko olejki, to Wasz peeling ma przynajmniej miesiąc daty ważności.
Ostatnim kosmetykiem będzie maseczka. Potrzebujemy do niej 2 łyżeczki glinki. Do tych 2 łyżeczek glinki dodajemy 2 łyżeczki oleju. W naszym wypadku jest to olej ze słodkich migdałów, ale Wy możecie dodać każdego wysokogatunkowego, zimnotłoczonego oleju. Może to być oliwa z oliwek, może to być olej żużoba lub każdy inny, który Wam się zamyśli. Troszkę mieszamy z naszą glinką. Jest to dość ważne, jeżeli będziecie dodawać hydrolatu bądź wody, bo inaczej Wam się to nie połączy. Do naszej maseczki dodajemy również 2 łyżeczki hydrolatu z róży. I teraz rozrabiamy już na gładką masę. I nasza odżywcza maseczka z białej glinki jest już gotowa. Jak widzieliście, przygotowanie naszych domowych kosmetyków na bazie glinki białej jest naprawdę banalnie proste. Tonik po 2 godzinach opadnie, zrobi się klarowny i glinka będzie na dole. Przed każdym użyciem wstrząsamy, tak żeby ponownie zrobił się cały mleczno-biały. Nanosimy na wacik, przecieramy i nasza skóra będzie pielęgnowana dzięki hydrolatowi, ale matowana i łagodzona dzięki glince. Peeling porzeczkowy zawiera również w sobie witaminę C, to dzięki porzeczce. Nanosimy na całą twarz, nanosimy na szyję dekolt, omijamy tylko i wyłącznie okolice oczu, gdyż jest to zbyt mocny peeling dla tej okolicy. Intensywnie pocieramy naszą skórę, spłukujemy chłodną wodą. Używamy ponownie toniku, to jest ważne. Zawsze po kontakcie skóry z wodą tonizujcie, to będzie naprawdę procentowało w wyglądzie Waszej skóry. No i na koniec maseczka. Maseczka, która łączy w sobie zarówno wodę, jak i olej, zawsze będzie się troszeczkę rozdzielała. Nie przejmujcie się tym, wystarczy delikatnie zamieszać z powrotem pędzelkiem i nasza maseczka jest gotowa do użycia. Zapraszam Was na naszego bloga, na nim więcej informacji o glince białej. Zapraszam na naszego Facebooka, tam zawsze wiele się dzieje. Zachęcam Was do subskrypcji i do zobaczenia, a ja oddaję się swojej pielęgnacji.